Cześć, dobrze, że jesteście. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zadania z 2017 roku z matury z części teoretycznej. Ale to zadanie będzie tak naprawdę tylko pretekstem do omówienia kilku tematów. Po pierwsze, zastanowimy się, jak analizować algorytm zapisany w postaci tzw. pseudokodu. A po drugie, będziemy analizować algorytm. W którym występuje rekurencja. Rekurencja jest takim konikiem naturalnym no, z kilku powodów. Po pierwsze, jest przydatna w programowaniu, warto ją rozumieć. No a po drugie, jednocześnie jest też dosyć trudna. Algorytmy iteracyjne, czyli takie, w których idziemy krok po kroku, dość łatwo sobie przedstawić, tak jak w życiu codziennym. Mam upiec ciasto, wykonuję pewne operacje krok po kroku. Natomiast algorytmy rekurencyjne oznaczają, że po Program, algorytm, się tak jakby klonuje. Dlatego ciężko wyobrazić sobie, że ja, który piekę ciasto, nagle się sklonowałem, i jakiś mój klon wykonuje mniejszą część tego ciasta. A na tym de facto polega rekurencja. No i teraz, moi drodzy, spójrzmy, spójrzmy na to zadanie, o którym mówię. Zadanie wygląda w ten sposób. Mamy pokazane funkcję, tak jak mówiłem, zapisano w takim pseudokodzie. Ten pseudokod nie jest językiem programowania ani Java, ani C++, ani Pythonem, ani pascalem, ale jest bardzo zbliżony do tych języków. Tylko są zastosowane pewne uproszczenia. No i musimy się nauczyć czytać te uproszczenia. Otóż moi drodzy najpierw jest funkcja, funkcja licz x. Nie jest podane, jakie wartości zwraca ta funkcja, i nie jest podane, jakiej wartości jest to x. To mamy opisane w zadaniu wcześniej. Licz, funkcja, przyjmuje jako argument dodatnią liczbę całkowitą x, natomiast jako wynik daje pewną liczbę całkowitą. Nie wiadomo, czy dodatnią, czy ujemną. Czyli jednym słowem, x, które wchodzi do funkcji Licz. Jest tak naprawdę liczbą naturalną, tak? Bo dodatnia liczba całkowita to inaczej liczba naturalna. No ale w językach programowania stosujemy albo liczbę całkowitą int, ewentualnie liczbę całkowitą dodatnią, na przykład unsigned int, tak? Bez znaku. Więc tutaj też jest takie sformułowanie, że jest to liczba całkowita dodatnia. Tak naprawdę nie jest tu powiedziane, że mamy to w jakikolwiek sposób sprawdzać, więc to, że ona jest dodatnia, nie jest istotne. Istotne jest to, że wynikiem tego algorytmu jest jakaś liczba całkowita. Wynikiem tej funkcji, tej funkcji licz. To jest sama funkcja, ona jeszcze nie jest nigdzie wykorzystana w żadnym programie. I naszym zadaniem będzie przeanalizować, jakie wyniki daje ta funkcja dla jakichś liczb. Nie pamiętam teraz, jakie są dokładnie w zadaniu. Powiedzmy, że jest to 11, 17, 32, no, jakaś liczba. Która wchodzi do tej funkcji i jaka liczba z niej wychodzi. Więc musimy się wcielić w bycie komputerem. No, w dodatku nie ma tutaj zapisów typowych dla języków programowania, nie ma tutaj właśnie jakichś intów, nie ma tutaj ifów, forów i tak dalej, bo jest to tak zwany pseudokod. I w tym pseudokodzie mamy napisane w sposób w zasadzie dający się przetłumaczyć jeden do jednego na konkretny język programowania co zresztą zrobimy na koniec tego filmu. Ale na chwilę obecną przeanalizujmy, co tu mamy. Więc jest tak, funkcja licz przyjmuje x do środka i teraz jeżeli to x równa się 1, to podaj wynik 1, czyli zwróć z tej funkcji wynik 1. No i takie pułapki, że tutaj jest znak równości pojedynczy. Natomiast w większości języków, a na pewno w tych językach maturalnych za wyjątkiem Pascala, który no, jest językiem maturalnym, ale już dosyć wymierającym, we wszystkich tych językach i w Java, i w Pythonie, i, i w C będziemy stosować dwa znaki równości na porównanie, a jeden znak równości na przypisanie. I tu nie można się na to nabrać. To jeden znak równości, gdybyśmy to przenieśli do kodu programowego, w programie byłby błęd, znaczy błędem, czy Właśnie program by się wykonał, ale wadliwie. Natomiast tutaj ten znak równości oznacza porównanie. Tak zresztą jest też właśnie w Pascalu, który powstał do nauki algorytmów gdzieś w okolicach lat 60. No więc, jeżeli to x równa się 1, jeżeli to jest prawdą, no to podaj wynik 1. Co znaczy, podaj. No, w tych językach, których będziemy programować, to będzie po prostu słówko return. Powróć z tej funkcji z tym wynikiem żeby ta funkcja zwróciła ten wynik. Nie chodzi tutaj o wypisanie na ekranie. Nie ma tu słówka wypisz. Zresztą za chwilę, jak będziemy analizować tą rekurencję, to wtedy się okaże, że właśnie byłoby to błędne, gdybyśmy tutaj wypisywali. My to musimy zwrócić z funkcji do tej części, która ją wywołuje, czyli na przykład do programu, który ją wywołuje, albo do niej samej, bo za chwilę okaże się, że ta funkcja sama siebie wywołuje. No więc tak, jeżeli x równa się 1, to podaj wynik po prostu 1. A w przeciwnym wypadku, no i jest cały duży bloczek, co się dzieje w przeciwnym wypadku? Ci, którzy programują w Pythonie, to właśnie mają tutaj o tyle łatwiej, że te wcięcia właśnie tak jak w Pythonie oznaczają położenie struktury. Gdyby to była Java albo gdyby to było C++, no to tutaj mielibyśmy nawiasy klamrowe, Tak? I następne nawiasy klamrowe mielibyśmy tutaj. I na końcu, no, ciężko mi jest to narysować, żeby to miało sens. W każdym razie, odtąd dotąd ta część to jest jeden blok kodu. Tak? Więc mamy wewnątrz ifa, a w zasadzie wewnątrz else. Jeżeli X to podaj wynik 1, a w przeciwnym wypadku, czyli else. W przeciwnym wypadku jest cały duży kod programu. No i teraz myślę, że ten kod programu jest tą najważniejszą częścią, którą musimy zrozumieć. Ponieważ tutaj właśnie jest coś takiego, jak W równa się. Tak, ta znaczek kształeczki to jest przypisanie. No i teraz to w językach, o których programujemy, byłoby tu właśnie zwykły pojedynczy znak równości, że W równa się. Licz, no i coś tam, jakaś wartość. Licz to jest co? To jest ta funkcja, którą tu mamy. Czyli ta funkcja sama siebie wywołuje. Program w tym momencie się zawiesza, zacina, jakby. Tworzy się klon tej funkcji w innym miejscu w pamięci. Mówię w pewnym uproszczeniu oczywiście. I ten klon jest wywoływany z nową wartością. A jaka to jest wartość? No najpierw, zanim zostanie wywołany klon. To liczone jest wnętrze tego nawiasu x div2. No i co to jest ten div? Mamy to nawet wyjaśnione tutaj w zadaniu pod spodem, że div to jest dzielenie całkowite. Dzielenie całkowite, czyli dzielenie bez, bez reszty. tak? Na przykład 1 podzielić przez 3 to nie jest 0,333333, tylko to jest po prostu 0. I dzielenie, dzielenie, po prostu to, co zostanie po podzieleniu, po obcięciu ułamka. No i w przypadku języków, które mamy, w których mamy typy, takich jak Java, jak C, wystarczy, że zastosujemy typ int, no i zastosujemy zwykłe dzielenie. I typ int spowoduje ucięcie po prostu tego, co jest po przecinku. W języku Python będziemy musieli zastosować znak, dwie, dwa ukośniki, dwie, dwa, dwa znaczki z dzielenia, które właśnie oznacza licz, i utnij to, co jest liczbą całkowitą. To, co jest po przecinku, to, co jest liczbą niecałkowitą. No więc te x dzielone w ciele liczb całkowitych, w zbiorze liczb całkowitych, trafia do swojego klona. I ten klon wykonuje się od nowa, a ta część programu stoi, czeka. czeka, aż klon poda jakiś wynik. No więc jak klon poda wynik, to dopiero potem rusza dalej. Czyli trzeba to rozpatrywać w taki sposób, że będziemy wywoływać kolejne, kolejne klony, aż któryś z nich będzie wywołany tak, że będzie podane x równe 1. I wtedy ta drabinka klonów się zatrzyma. To jest tak zwany warunek stopu dla rekurencji. Każda rekurencja musi mieć warunek stopu. No bo inaczej by trwała w nieskończoność. Natomiast tu jest warunek stopu jest yy, x równe 1, wtedy przestajemy, wtedy nie wywołujemy już swojego klona. No jest to trudne do zrozumienia, zwłaszcza tak na sucho, więc spróbuję to przedstawić maksymalnie graficznie. No więc powiedzmy, że mówimy o liczbie 11. Tak? I wywołaliśmy wywołaliśmy tą funkcję licz dla wartości 11. Czyli tutaj wpada 11 i ta 11 wpada do funkcji. No to co robi funkcja? Funkcja sprawdza, jeżeli x równa się 1, no nie, nie równa się 1, bo 11 nie równa się 1. Czyli w przeciwnym wypadku co? w równa się licz i tu x dzielone przez 2. 11 dzielone przez 2 to jest 5. Tak, bo 5 razy 2 to jest 10 plus reszty 1, ale tą resztą się na razie nie przejmujemy. Nas tu interesuje, że w tym miejscu mamy 5 teraz. Czyli jest co wywoływane, licz od 5. I ten klon w tym miejscu zamarza. On stoi, czeka. Program. robi kolejną kopię siebie samego, czyli skopiowałem teraz, prawda, samego siebie i pamiętacie, tu już wchodzimy z piątką, już nie z jedenastką. Tam to czeka, w innym miejscu w pamięci jest piąteczka. No i teraz co? Jeżeli piątka równa się 1, no nie równa się, nie dotarłem do warunku stopu, no to co? To w równa się licz, i teraz ta piątka jest nowym x, więc 5 dzielone przez 2. To jest 2, O 2 razy 2 to jest 4 i reszta 1, ale tą resztą się na razie nie przejmujemy. Czyli tu powstaje nam 2. No i znowu ten klon, ten klon zamarza. Ten klon stoi i czeka, bo musi wywołać siebie samego z wartością 2. No więc proszę bardzo... Gdzieś w pamięci robi się kolejny klon tego samego programu, tylko że tym razem już z wartością. Z wartością. Oj, z wartością. Z wartością 2. Jeżeli x równa się 1, to podaj wynik 1. No nie. Nie jest równy 1. Czyli jeszcze raz 2 dzielone przez 2. No, to tu już jest 1, tak? Czyli tu jest 1. No i ten klon czeka w tym miejscu, bo wywołuje siebie samego z wartością 1. Czyli jeszcze raz, tym razem już będzie ostatni. Jeszcze raz. Mamy tylko, że z wartością 1. No i teraz właśnie, jeżeli x równa się 1, to podaj wynik 1. Już nie wpadamy w kolejne klonowanie. Tu już kończymy działanie, bo jeżeli x równa się 1, tak, równa się 1, co to znaczy podaj? Zwróć jako wynik. Czyli teraz wynikiem tej funkcji, ona wypluwa co? Jedynkę. I ta jedynka. Postaram się to pokazać, tak? Ta jedynka, która stąd trafia... Stąd trafia tu do tego w. No bo to w wysłało w tym kroku wcześniej wysłało zadanie licz od 1. I ten wynik tego, tak jak na przykład, nie wiem, sinus czy potęga od 1, tak, silnia od 1, cokolwiek. No więc powiedziało funkcji sobie samemu, ale no z jego punktu widzenia to może być inna funkcja, może być funkcja sinus, może być funkcja x kwadrat, tak, i powiedziało: funkcjo, policz mi, jaka jest twoja wartość dla jedynki. No i tym razem ta funkcja już nie wzywała kolejnych klonów na pomoc, tylko policzyła właśnie, że to jest 1 i zwróciła to 1. Czyli nasze W już tu się odblokowało, bo już wie, że wynosi 1. No więc idziemy dalej. Idziemy tu, w tym klonie. Poprzednie klony wciąż śpią, tak jak terminatory uśpione. Natomiast tu idziemy dalej. Jeżeli x mod 2, mod, czyli modulo, jest to też opisane w tym zadaniu, nie będę teraz przewijał, że to jest reszta z dzielenia. No i reszta z dzielenia w tych językach, których my programujemy na maturze jest, za wyjątkiem Pascala, bo w Pascalu jest właśnie mod, ale w Javie, czy w C++, czy w Pythonie jest to po prostu znaczek procenta. I procent mówi reszta z dzielenia, tak? Na przykład 13% 10 oznacza 3, no bo 13 podzielić przez 10 to jest jedna dziesiątka i trzy reszty. Czyli 13 div 10 to jest 1, bo 13 przez 10 w całkowitych liczbach to jest 1, a 13% czy modulo 10 to jest 3, bo reszty 3. Tak? 17% 10 to jest 7, bo reszty 7. No i teraz właśnie mieliśmy tutaj co? Mieliśmy tutaj jedynkę, ale na razie się tą jedynką tym w wunie przejmujemy. Na razie sprawdzamy jaka jest reszta z dzielenia. Nie wiem co robi ten algorytm, na razie mnie to nie interesuje w ogóle do czego on służy. Ja go tylko analizuję, czemu go ktoś tak wymyślił, to w tej chwili jest mało istotne. Ważne jest, że tu w tym zadaniu x wynosił 2. Tak, ten klon był tutaj miał tutaj x a 2. Czyli 2 dzielone przez 2, reszta z dzielenia to jest 0. Nie ma reszty. Czyli nie mamy, jeżeli reszta z dzielenia równa się 1, to coś tam. Nie. W przeciwnym wypadku. Czyli jesteśmy w tym miejscu. Więc musimy podać jako wynik w minus 1. A pamiętamy, że w było równe 1. Tak? Tu była jedynka. No więc w minus 1 to jest 0. Czyli nasza funkcja licz kończy działanie i wraca... Do tego wcześniejszego, który ją wywołał. O, w złym miejscu może to narysowałem obiadę wokoło. Tu, gdzie czekało na nią. Tutaj wraca z jaką wartością? Z wartością 0. Żeby nie zapomnieć, to sobie to tutaj napiszę, że z wartością 0. No, i teraz tak, idziemy dalej, bo teraz ten klon się odblokował. Tamte dwa, które były poprzednio, już w ogóle znikły z pamięci, zostały usunięte, już ich nie ma, już są wyniki z nich, tamte dwa już odpadły, i od końca teraz tą roladę odcinam, prawda? No i doszedłem do tego miejsca, gdzie w mam 0, no i znowu sprawdzam, czy x dzielone przez 2, ale co to jest x? x to jest teraz tutaj to co było tu czyli jest ta piąteczka no więc jeżeli piątka dzielone przez 2 daje resztę 1 a daje bo 5 przez 2 to jest 2 razy 2 plus 1 reszty przy dzieleniu przez 2 zawsze jest albo reszta 0 albo reszta 1 no więc tym razem interesuje nas to to nas interesuje i to będziemy zwracać tak do Poprzednika. No więc idziemy do poprzednika. Ten klon już zniknął z pamięci. No, doszliśmy akurat tutaj już do tego całkiem głównego. No więc ten główny tutaj. Tu zwrócił. A właśnie, nie sprawdziłem co? W plus 1. Czyli jeżeli W było równe 0, no to on zwrócił W plus 1, czyli 1. No więc tutaj. W tym ostatecznym już powrocie mamy 1. No i te 1. Znowu, co musi ta funkcja ostatnia już, ostatni ten szczebelek z tych klonów, co on musi zwrócić? No było 11, tak? Czyli tu do x mamy 11. 11 dzielone przez 2, no to jest reszta 1, bo to jest 1 razy, 5 razy 2, 10 plus reszty 1. No, więc znowu nas interesuje w tym przypadku to, że dodajemy do w1. No a w było ile? w było 1. Czyli tym razem ta funkcja zwraca 2. I to 2 już zwraca jako ostateczne, już nie było klonów wcześniej. No i na maturze jest właśnie pytanie, co funkcja ta zwróci dla jedenastki. Więc już wiemy teraz, że dla jedenastki zwróci 2. Żeby to wszystko przejść, no to musiałem przejść przez te wszystkie etapy rekurencji. Nie wiadomo, ile ich będzie. Jak będzie bardzo duża liczba, no to teoretycznie będzie tych podziałów dużo więcej. Dla jedenastki, no to dzielone przez 2, dzielone przez 2, dzielone przez 2 nie jest aż tak dużo, żeby dojść do jedynki. Ale zawsze gdzieś dojdziemy do jedynki. Ten warunek stopu musi być. Inaczej by się nam algorytm nieskończoność robił. No mam nadzieję, że to... W miarę, chociaż tak rozwlekle, ale, ale w miarę zrozumiale przedstawiłem. I spróbujmy jeszcze dla innej liczby to zrobić, tylko teraz może, może już bez takiego kopiowania tych wszystkich rzeczy, tylko po prostu rozpisując. No bo na maturze, na maturze będziemy sobie to na przykład rozpisywali od trzynastki. Czyli pierwsze licz jest dla liczby 13. No i teraz tak, już wiemy, że dzieli to przez 2. Jeżeli podzieli przez 2, no to wywołuje siebie samego. Czyli 13 przez 2 to jest 6. Wiemy, że dla szóstki nie będzie jeszcze nic wracało, tylko będzie dzieliło przez siebie samego. Czyli 6 przez 2 to jest 3. 3 przez 2 to jest 1. Tak? 1 razy. 2 to jest 2 plus 1 reszty, ale to nas nie interesuje, czy przez 2 to jest 1. Czyli w ten sposób będzie wyglądało coraz głębiej, coraz głębiej. No i już wiemy, że dla, mm, dla jedynki zwróci to po prostu jedynkę. Dla trójki będzie sprawdzało, czy reszta z dzielenia przez 2 jest jedynką. Jeżeli jest reszta z dzielenia, to zwróci zwiększone. No a tu jest reszta z dzielenia, czyli zwróci. Dwójkę. Dla szóstki znowu sprawdzi resztę z dzielenia przez 2. Tym razem reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0, więc zwróci zmniejszone, czyli zwróci jedynkę. Dla trzynastki reszta z dzielenia przez 2 jest yy, równa 1, więc zwróci zwiększone, czyli zwróci dwójkę. Tak, Mam nadzieję, że nigdzie tutaj nie namotałem i że taki będzie wynik. No i teraz co? Spróbujmy dla na przykład 32. Tak, rozpiszemy to. 32, tu tych kroków będzie pewnie więcej, bo dzielone przez 2 to jest 16, dzielone przez 2 to jest 8, dzielone przez 2 to jest 4, dzielone przez 2 to jest yy, to jest 2 dzielone przez 2 to jest 1. No i to są kroki w tę stronę, tak? Dla jedynki już wiemy, że zawsze zwraca jedynkę. Dla dwójki będzie zwracało zwiększone, nie, przepraszam, zmniejszone o 1, dlatego, że kiedy reszta z dzielenia jest równa 0, a 2 się dzieli przez 2 bez reszty, to zwracamy zmniejszone, czyli jedynka spada do Zera. Dla czwórki znowu reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0, więc znowu zmniejszone minus 1. Do tej pory nie mieliśmy na minusie, ale to nie przeszkadza. W zadaniu jest napisane, że jest to funkcja, która zwraca liczbę całkowitą, niekoniecznie dodatnią. Dodatnią przyjmuje do środka i do środka pasowało. 32, 16, 8, 4, 2, 1 i te x -y muszą być dodatnie. Dlaczego te x -y muszą być dodatnie? Dlatego, że z matematyki wiemy, że resztę z dzielenia powinniśmy obliczać wyłącznie dla liczb dodatnich, dla liczb naturalnych. Matematycznie reszta z dzielenia, chociaż no w zasadzie można by się pokusić, że reszta z dzielenia na przykład minus 5 przez 2, to jest tak jakbyśmy wzięli wartość bezwzględną 5 przez 2. No ale to tutaj zgrzyta troszeczkę matematycznie, więc reszta z dzielenia zawsze powinna być liczona dla liczb dodatnich. Natomiast wynik potem naszej funkcji nie ma tu nigdzie przeciwwskazań, żeby był ujemny. No więc tu mamy ujemny. No i mamy co 8, no to zwracamy zmniejszone minus 2, zwracamy zmniejszone minus 3 i zwracamy zmniejszone minus 4. Tak? O, troszkę nabazgrałem, ale mam nadzieję, że to widać. I w ten sposób analizujemy. No widzicie, jak już przeanalizowaliśmy tą funkcję pierwszy raz, no ten kolejne przypadki lecą szybciej. Bo już pamiętamy w głowie, nie? że dla prawda, parzystych, o, bo to reszta z dzienia przez dwa to są parzyste, mają liczbę 0, to zmniejszamy, yy, zmniejszamy wtedy wynik, a dla nieparzystych zwiększamy. No i w ten sposób opanowaliśmy część teoretyczną, jedną część zadania, bo zadanie składa się z wielu części, ale jedną część zadania... Maturalnego, czyli analizę, jak działa algorytm. Przepraszam, że tyle czasu to trwało, że tak szczegółowo to omawiam, ale chciałbym, żeby do każdego to trafiło. Analiza kodu źródłowego, a w zasadzie nie kodu źródłowego pseudokodu, i analiza rekurencji. Jak to się dzieje? No, w niektórych zadaniach jest trudniej, bo są dwa klony wypuszczane, albo więcej niż dwa klony. No wtedy musimy jeszcze sobie całe drzew korysować. Tu nasz. Na szczęście te klony się wypuszczały krok po kroku, więc można powiedzieć, że w pewien sposób iteracyjnie. No, i teraz tyle koniec części pierwszej. W części drugiej zapraszam Was do zaimplementowania tego już w maturalnych językach programowania.